pik, 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 zium. On odjedz z pościgu. A, to pan sprawia renty. Ta, a ile kosztuje wyrobienie? 150. Dobra, zaraz to załatwię. Datki, związek karpiarski. Zatrudnię się do urzędu. A ty, jak mnie zatrudnią, to cię zwolnię. Chociaż jeszcze nigdy nie porwałem sędziego. Ty już byłeś, k***a, jeleniem. Odpadały ci nogi, ręce, usta, głowa. I nadal żyjesz. No. Idźcie się z nim, pokażecie mu tajniki śmigłowca. Nie, to moje jest. Rajban. Stój. Jeszcze dwa razy worek i ten Montaigne już będzie... Cierpię na ból serca. No ale dupcie. Dzisiaj to jest Ben Hill tutaj, nie? Odjedz pościgu. Co ten sam? A masz prze***ne typie. Poddaję się, weź się go, poddaję się. Piękna zagrywka z mojej strony, piękna. Siema, jak się nazywasz? No, Rambry. Rambry? Tak. A wam zostałeś? Kadet negocjuje, ale będzie jazda. To strzelać czy nie? I na 3-4. Krzyżowy? Kuloodporne? Oddajcie wszystkich zakładników, bo ja rozstrzelam. Stój policja! Będę strzelać! Stój policja! Palaj się! Schowaj tam broń! A jest za! Schowaj tam broń! Trzech. Dobra. Przekaż, że jest koniec negocjacji, wjeżdżamy. Wróciłbym tu, bo mogę rentę odebrać, to jeszcze odbiorę sobie rentę. Nie ma. Za gówno idzie usłyszeć. Yeah. Przytrzymaj, puść, kurwa, zrób loda psu. Kurwa głupki. Skończcie podstawówkę, dyskutujcie dopiero ze mną. Pik, 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 zium. Kurde, a czemu ta nie oddała, no? Dobra, tu bym se na worki zostawił. To 200 na worek, a to będzie na to. Okay. Dobra, to jeszcze raz. Okej, jeszcze raz. Okej, no jeszcze raz, jak już mam. I nawet nie mam na ten. Podobają mi się te napady. Nikt po mnie nie przyjeżdża, siano zgarniam, człowieku. Po co tu legalna praca? Jeszcze po rentę podjadę teraz. Więcej siana. Człowieku, jak to zapierdala. A ci już w pościgu? Spokojnie. Pałki jeszcze z nim muszę zgarnąć. Zgubili go. Odjedz z pościgu. A no, chyba że tak tu się traktuje obywateli. To ten. Fajnie, jak jeszcze potrącił przechodnia. Skargę na niego składamy. Nie wywinie się z tego. W ogóle wiecie, że ja mam czystą kartotekę, a nieraz nie byłem złapany? To życie jest spoko. Ciekawe, ile renty tym razem. Dzień dobry, ja po odbiór renty. Ale plus... Pan był z kimś umówiony? Nie, no miałem przyjść po prostu i urzędnik miał mi wręczyć. Okej. Znaczy obecnie sędzia adept jest zajęty, może pan poczekać, bo ma jedną osobę. Dobra, gdzie czekać? Tutaj można na ławce, w kolejce. Dobra. To ja pierwszy. Dzień dobry. Yo. Tutaj pan przyszedł w sprawie renty. A, to pan w sprawie renty. Ta. Ma pan zaświadczenie z JMS? Ja już dostałem rentę. Teraz miałem się tylko zgłaszać po rentę. Bo już wszystko dałem. Już rad miałem. Dobra. Rentę. A pan się nazywa? Rel Rawiediew. Jak? Rel Rawiediew. Przez V. Rel Rawiediew. Może pan pokaże dokument, będzie łatwiej. Nie mam dowodu przy sobie. To tutaj prawo może pan jazdy wyrobić. Tutaj. A ile kosztuje wyrobienie? 150. Stop. No nie, no ja nie mam tyle nawet. Bo to rentę właśnie mam. To ja renta pana nie zweryfikuję, jak pan nie ma. Ja muszę mieć dokument od pana. No jak pan chce, żebym panu wypłacił, jak ja... Może pan się przebrał za niego. Dobra, to chcę wyrobić dowód. To tam u tego pana, następne tam, stanowisko. Po drugiej stronie. Mogę zaliczkę zamiast renty jeszcze $150, tak? Ja mam 118 przy sobie, także nie mam. No ja mam 81. To nieźle. Tak zaraz tak, zrobię się niemiły, tak powiem. Jakby tak 70, to ja z dowodem tutaj. I zaraz oddam. Dzień dobry, przy pani pomoc. Dzień dobry.
Ja bym chciała wyrobić kartę wędkarską. Karta wędkarska, tutaj zapraszam do asystenta, proszę bardzo. Zapraszam ze mną. Dobra, tu. Siema. Chodź. Hej. Siema. Masz może 70 dolarów? Ja mam, ale mam 3. Trzymaj. Ej, ja mam 40. No to masz. Ja ci też dam jeden, bo też jestem biedny. A ty nie masz pieniędzy, przyjacielu? No kurwa, muszę... Wyglądasz, jakbyś był zarobiony. No muszę wyrobić dowód. Tak, bez kitu, wyglądasz jak miliard dolarów. No, ja muszę, cię jak kurwa przeruchał, to jak normalnie. Jak wyrobię dowód, to będę mieć pieniądze. Jak dziwkarz wyglądasz, więc mi się wydaje, że masz pieniądze. A macie jeszcze trochę? Ja mogę cię przytulić? Proszę cię. A macie jeszcze trochę dolarów? Macie dolary jeszcze? No nie, mam, bo ja na kurwie jadę za chwilę do Wanili, wiesz? I muszę mieć, wiesz o co chodzi. Dawaj. O nie, o nie. Ojo, o. A, dobra, nie, elegancko. Dobra, dzięki wielkie za wsparcie. No, trzymaj się. Ty, no prawie wykombinowałem ten dowód, sędzio. No, no, no. No prawie, jestem bliski, nie? Co ja panu mam powiedzieć, stop? Albo dowód, albo nie rozmawiamy. Weno pożycz. Nie mam kasy, stary, ja tu zaraz zdechnę z głodu. Dobra, zaraz to załatwię. O, witam serdecznie. Jest taki sędzia, czy nie ma? No jest, tylko... Witam serdecznie. Dzień dobry. Pomóc. Prawda, licencję rybacką chcę. Jasne, to pan zaczeka, bo ta mała aktualnie jest wyrabiana. Jest tam dobra. Interesant. Przed wyrobieniem jest płata własna w wysokości 80 dolarów. Czyli chciałby ją pan przyjąć, to jest na datki Związek Karpiarski. My wspieramy karpie, rozwijamy, karmimy później. Oczywiście. To jest na miesięcznie, na rok? Nie, tak to tak naprawdę ile łaska. My później tam dokarmiamy, je, tam później zanęcamy jeziora. To ja może za ten, tak. O, bardziej, no to teraz to dużo karpi będzie, najemy. Dziękuję bardzo. To chodzi, proszę pana. Bardzo dziękujemy. Ty, mam dowód. Na ty to wiesz co, zapraszam. Ruszam. Tylko problem jest następujący. Słucham. Kto panu wystawiał tą rentę? No to w notatkach powinno być taki... pan tutaj właśnie w tym samym pomieszczeniu... Taki... No. To nie był sędzia. Zajebiście. Chyba. Wszyscy po pieniądze przychodzą. To był, to był taki pan, że miałem ogólnie 7 tysięcy i powiedział, że więcej mi nie może dać, bo on według uprawnień ma maksymalnie 7 tysięcy. To tyle wiem. No tak. No to według uprawnień to musiał być ktoś... Kiedy pan był po to? No z tydzień temu. Dowód pana zobaczę? Ta, daję. Ping-pong. No i to na leki i tak dalej. Kurde, no pan jest człowiek duch. No ale to zapomniałem. Pan nigdzie nie pracuje. No nie pracuję, ale kiedyś pracowałem. Tajne służby. Nie mogę więcej powiedzieć. Wie pan co? Problem jest następujący. Ja nie widzę żadnej notatki odnośnie renty. No przysięgam, że wyrabiałem tu rentę. Znaczy, ja rozumiem. W sensie ja tego nie widzę. A jak tego nie widzę, to nie mogę. Dobra, to możemy od początku zrobić papierologię, no. Ja dokumenty wszystkie tu zostawiłem, więc powinny być. Teczka moja. Tak, tylko one są przechowywane w sejfie, a osoba, która pewnie pana obsługiwała, nie ma jej teraz. No kurde, chyba więc nie. Więc jest zamknięte, a ja nie mam dostępu do sejfu. Dobra, to ja bym chciał nową rentę, jak da się. Nowa renta, dobrze. Poproszę o zaświadczenie lekarskie. No dobra, daję. Dobra, to ja panu podam maila, pan mi podeśle. Sekunda. Nie no, to już spokojnie, ja nie jestem taki do przodu technologicznie. Ja maila nie zakładam, ja zwykła poczta. No to ja muszę dostać pisemko tutaj. Jak zobaczę te pisemko z IMS-u, to porozmawiamy o rencie wtedy. A kto jeszcze może dać rentę? To sędzia. Czyli Pedro, Konrad. Mógłbym się umówić z sędzią? Jasne, tylko wie pan, jak pan zobaczy na aplikacji, to pan wtedy może podejść. I jak na aplikacji? No jest aplikacja DOI. Oho, a... Jak się pojawi Konrad Gross, sędzia główny, albo Pedro Erbeoni, a ty... może to on wyrabiał. A Ted Myers to kto? To jestem ja. Adept to taki słaby sędzia, nie? No dokładnie, no ja tu jestem klapkiem, także no, średnio z wypłatami rent, nie? No, czyli powyżej 7 koła nic nie ugram. To nawet nie wiem, czy 7 koła się da ugrać, bo to musi być... Wie pan, no muszę wszystko mieć. No ja już miałem. Ja tego nie mam, no ta, ja rozumiem, tylko ja nie mam informacji, nie mam notatki z tego. Czyli ktoś musiał zapomnieć dodać notatkę. Dobra, się ogarnie. A co pan zbiera, na co pan zbiera? No obecnie na tuning Czeburka, się na leki. O! Nie, na leki. Fajny, tak mnie boli, Czeburek fajny, nie? Tak mnie boli serce i będę mieć... transplantologię zastawki, bo zaraz jest kiepsko. To ja panu współczuję jak najbardziej. No właśnie. No ale to podziałam już sobie tym Pedro. Rozumiem. Muszę sobie zrobić konto w urzędzie. Nie! Zatrudnię się do urzędu. Jeszcze mam sprawę. Chciałbym aplikować na sędziego.
Jak to mogę bardzo zrobić? Bardzo ambitne plany. To wygląda w ten sposób, że musisz pan się umówić z sędzią głównym, czyli z Konradem Grossem, i wtedy z nim wszystko sobie dogadać. Okej. Okay. Tylko z nim. No co, pan przyszedł znowu po rentę? Ja pamiętam, pan był ostatnio, już dostał rentę pierwszą. O! No, to pan mi dał rentę. Nie, pan Pedro dawał panu rentę. Aha. Ojej. No, to jest renta jednorazowa, czy jak to? No nie, no miałem przychodzić, no, nie wiem, czy pan powiedział, ale dawał. Pan powiedział, że, ja, no, mówił w sumie, że ma pan powiedział, tydzień, tak, że mam, co mam przychodzić, no. Miałem przychodzić, nawet nie co tydzień, co trzy dni. No, ta, to była, jasne, była zgoda, że tak powiem, z góry. Przynajmniej tak Pedro powiedział. Ty tu pracujesz? Zawieszony jestem aktualnie. No to niestety nie mogę ci uwierzyć na słowo. No niestety, no jak będzie Pedro, to wtedy. A, no widzisz, bardzo no mi przykro. Jak no bo co, tutaj... to może pan podyktować panu Toronto. To przez niego nie pracuję, więc nie mogę potwierdzić. Nie no, ogarniemy to. A ty, jak mnie zatrudnią, to cię zwolnię. Cwaniaku, że mi na leki nie dasz. A sam w garniturku i w golfiku, ta? Mówisz do mnie? No ta. Witam, w czymś pomóc? Dobra, no to chyba nie będzie renty. A, okej, to. Cwaniaku, co ty myślisz z tym adeptem? Jesteś tak. Tak jesteś. Czemu cwaniaku? Cwaniaku. Zabierasz nie mam żadnych dokumentów od pana. Pan nawet nie miał dowodu osobistego, za co pana powinienem już wyprosić. Na dzień dobry. Co, ja nie... pana przyjęłem, byłem dla pana miły, sprawdziłem wszystko, nie było żadnej notatki, ja panu tej renty nie wypłacałem, pan na maila mi nie podsyła żadnych dokumentów. Na jakiej podstawie mam panu wypłacić rentę? Wypadają mi włosy. No. Nie widać. I też wypadają. I co, z tego powodu mam dostać 7 tysięcy za pomogi? No, na same daj włosy. Wskazy. Wypadają panu, potwierdzam. I pan do mnie jeszcze mówi, cwaniaku. Dobra, ja rozumiem. Spokojnie, rozumiem. Załatwimy tą sprawę. Pochwalimy cię. W zeznaniu o pracę będziesz dobrym pracownikiem. Może cię gdzieś jeszcze zatrudnię. Chodź, Steven. Dobra, czekamy na Pedro. Załatwimy jasne, to. Jasne, jak najbardziej. Pan jest sędzią, czy... Tak, tak. Czy mogę pomóc? Ja bym się zwolnić. Co, już jest lepiej, czy jesteś lepiej, zwolniony. Dzięki. Załatwiony. Zaraz się przeloguję, aresztuję go i wkładam mu wszystkie człowieku fanty, jakie mamy na magazynie policyjnym i go wpierdlamy na minę, na dożywocie, nie? I później jeszcze pójdę do więzienia i stary CK mu tam robimy. I tyle z gościa. Karierę będzie robić w GTA. Cwaniak. Chociaż jeszcze nigdy nie porwałem sędziego. Ale mu... No kurwa, tak inwazyjny ruch, a policja w dupie. A już bym miał pałkę. Wow, co tu się stało? Ty tu każdy jeździ jak dzik. No pa, ten nawet we mnie wjechał. Stary, no to co tu chodzi? RPG serwer, nie RP. Od jakiejś strony na komendę? Nie, ale nokautuję cię. I zabieram pałkę. O kurwa, pałki nie mam. O. Dobra, pomagam wstać. Dziękuję. Nie ma sytuacji. Kurde, nie miał pałki. Żyjecie? Aaaa! Będę na zlecenia na... No, jest, jest. Na handel lecimy. Żyjecie? Tu coś czuję, że będzie niezłe. Kurwa, worek by mi się przydał. Co pan robi? Czy pan oszalał? Sorry. O Boże. Co ty tu robisz? I dlaczego nadal żyjesz? No i dlaczego żyję? No dlaczego jeszcze żyjesz? Bo jestem nieśmiertelny, kurwa, no co? Niemożliwe. Czym mam nie żyć? Rayban, ty już byłeś, kurwa, jeleniem. Odpadały ci nogi, ręce, usta, głowa. I nadal żyjesz? No. Okej. Okay. Na burmistrza startujesz? No nie, niestety nie. Póki co walczę dlaczego? O rentę. Dlaczego rentę? No, żeby mieć pieniądze. Żeby mieć pieniądze. Rozumiem. Dobre, nie? No dobrze, szerokości w takim razie. A pokazać do coś? Do zobaczenia. Mam coś dla ciebie. Co masz do pokazania? Patrz. Dobra. Nokautuję cię. I zabieram pałkę. Ała! No, nie mam pałki akurat. Naprawdę nie mam. Nie, kurwa, pałki nie ma. Nie chcę się. Kurwa, każdy bez pałek. Wszyscy, kurwa, pałki nie mają nagle, no daj spokój. Wszystkie już zajebałem. Skończyłem się na magazynie. I odjedzie. Człowieku, no clip. Ze mną admin powinien siedzieć w samochodzie, nie?
Gdzie są funkcjonariusze, ty? O, są już. Musi pan odjechać i teren zamknięty. To ja zgłosiłem. Ja ich wziąłem. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zgłoszenie, aczkolwiek mimo wszystko musi pan odjechać. $5 się należy. Dobra. Ma piątkę, żeby dać panu. Siemano, Lincoln. Ogarniemy jeszcze Buffalo, Lincoln. Mamy Jestera, więc na Jestera akurat i Vigaro i tam. No weźmie pan te pieniądze. Weźmie je pan, tutaj leżą, no. Kurwa! Weźmie je pan, w końcu. Leżą tu. Podniesie pan? Ty to robisz? Co kurwa robię? To jest schowka dam. Ja superwajzerem wygasz. Ja. Dawaj, dawaj. Wysiadam. Mamy stówę na worek. Zakład, że wygram ten napad? Rozkurwi mnie to! Jak najlepszą opcję, ale poproś go póki co o wypuszczenie zakładnika. Zatrzymujemy czeka, się tutaj, wsiadamy od tą dwójkę sobie zostawiam na razie do wyjścia. I też rozumiecie, że tam jest śmigłowca. Dobra. Mam plan. W patrolu z szefem i na czas pościgu przelecicie się z nim, pokażecie mu tajniki śmigłowca. Burmi... Do samochodu. Nie no. Kurwa, bidon wyjebałem. Jak minus $100? Mam go przy sobie. Pociąłem worek na części kawałkami. Pedro to jest ten? O, Pedro. Ja muszę pamiętać, że ja mam czystą kartę. Mamy mało zdrowia. Yo. Bidam. Ale no i mi się należy, no. Leksa, bo jak nie wypłaciłem rentę. Tak, aktualnie tak to funkcjonuje. Tutaj pan przyszedł po rentę. Ja do pana Pedro. Dokładnie. Pan Pedro jest tamten, jest lepszy, pamiętaj. Bo ten mi nie chce dać dofinansowania. A no właśnie. Niekompetentny tamten człowiek. Tamten jest lepszy, a ty co? Nic nie dajesz ludziom. No wszystko dla siebie zagarniasz. No, dobra. Pierdzielona korupcja. Tak... Wszystko korupcja. To chyba, że mi dasz biuro, to wtedy porozmawiamy. Serio? No a nie? Ja jestem dla was taki miły. Ja nie wiem, czy jesteś miły, ja dalej czekam na moje biuro. Powiedziałem ci, choć mi pokażesz biuro moje nowe, to mi nie chciałeś pokazać. No nie jesteś burmistrzem, to jak mam ci nowe biuro pokazać? Ale będę. No to jak będziesz, to ci wtedy pokażę. Ale mógłbyś mi już pokazać, no. Dobra. Od tego masz asystentów. Nie sędziego, który cię oprowadza. Dzień dobry. Dzień dobry. A kiedy ja wyglądam jak lokaj? Ja po rentę się miałem zgłosić i do gdzie? Pana, bo wsiądzie. Ten obok mi nie chce nic dać. Po naszej, ale tam... Ja już miałem raz i miałem się znowu zgłosić. A ja nie mam tej aplikacji, czemu? A jeszcze tydzień nie minął. Dobra, inaczej. Ej, jak to nie? Sędzią? Powiem ci tak. To miały być 4 dni. A jeżeli sprawdzam nie coś. Ma, to... Dobra. Nie, no dopiero minęło 5 dni. Przyjdzie pan za 2 dni. Za 2 dni umrę. Jestem adwokatem prywatnym. Nie umrze pan, spokojnie. Proszę, ja. I masz biuro. Ja się domagam. Pierdzie na to. Nagrałem swoje EKG serca nawet na telefon. I byłem miły dla niego. Zobacz, na MP3 mam. No. Aha. Tam już. Nie ma ratunku. Co teraz? No proszę pana, ja nie chcę pracy stracić. Jak sędzia główny zobaczy, że wypłacam co 4 dni rentę, no to kto poleci? Ja nie będę miał z czego żyć i pomagać takim jak pan. A nie ma sędziego głównego? Nie ma. A nie wiem, wiesz, staram się robić no podejście takie neutralne do każdego klienta. Niestety, nie chciałbym pomóc, ale nie mogę. Czy jest paniakiem, czy nie jest paniakiem, czy jest, czy coś. No i co z tą rentą? Gówno. No to moje kurwa, moje zajbaj, spierdalaj. Jak się oburzył. Ale ja nie muszę rozkładać barierek, żeby pan wykonując moje polecenie odjechał. O już radio. O kurwa biegnie. Kurwa no nie da się z nimi. Obserwatorzy.
A to nadal nie można? Ja samochód chciałem kupić. Kurwa. Poczekaj 10 minut, zapraszamy. Nawet możemy na Twitterze napisać kiedy. Ale mam jeszcze sprawę funkcjonariusza. Halo, funkcjonariuszu. Funkcjonariuszu. Słucham. Mam jeszcze sprawę. To stronę podniosłem. Jaką? Nokautuję funkcjonariusza i zabieram pałkę. Tą pałkę? Tak. Chce mi zabrać pałkę, Grzegorz! Rajban! Stój! Rajban, ja cię proszę, ostatni raz, odejdź stąd! No odejdź właśnie, stąd, odchodzę! A nie będzie wyroku. Przepraszam. Dobrze, przepraszam. Do widzenia. Chciałem odejść. Prost! Zatrzyma się! Rajban! Widzę cię! Żeby mi to ostatni raz było. Poszedł stąd, Rajban. No, aha. No, no. A nie, kochany, no kotuję cię. I... Dawaj pałkę. Dobra, nie no kotuję. Oddali od niego, bo to przecież jest oszołom. Jeszcze dwa razy worek i ten Montaigne już będzie, człowieku, prawdziwą górą, nie? No ten serwer jak non-WL wygląda. Można bawić. Kurwa, pomocy! Dobra, nie da się nic odegrać, idę do Baśki. Co tam się panu wydarzyło? Serce mnie boli. Serce pana boli? Nie wiem, a co to chodzi. Tak bardziej fizycznie, czy bardziej tak uczuciowo? Fizycznie. Okej, okay, dobrze, no tutaj podepniemy EKG, zobaczymy sobie, jak tutaj wygląda. Powiem, że cierpię. Cierpi pan, na co pan cierpi? Ma pan jakieś schorzenia serca? No cierpię na ból serca. A, dobrze, czyli tutaj oczywiście jakieś leki tutaj na kwasie acetylosalicylowym oraz tutaj przeciwbólowe. Proszę bardzo. Jeszcze jakby pan chciał, to mogę pana przytulić. Może się panu zrobi lepiej, jeżeli pan tak cierpi. Serce nie boli. Serce nie boli? Ło. Dobrze, to wszystko. Dziękuję. Nie ma za co. Miłego dzionka panu życzę. Do widzenia. Ja też, ja nic nie widzę, tylko słyszę. Dobre. O, ale dupcie. Dzięki. O, tak. Lubię to. Montana tam pewnie jeszcze negocjuje, kurwa, wjeżdżam. Już nie mam pewnie samochodu. No tak jak myślałem. Ale mam już inny. Chyba, że to był ich i mnie właśnie gonią. O kurwa! Ale fajny! Czego będę się czaić na przestępców, nie? I ich złapiemy. Dobra, nie mam ich na GPS-ie, ale pojadą tu, góra, dół, skręcą w lewo, odbiją na autostradze, mogą przejechać bokiem, góra, dół. Najpowodniejszy będzie wjazd tutaj i przelotka na frontlight. Dobra, mamy to. O, tu źle jedzie blokada, mi się wydaje. Są. Co jest? Dobra, śledzę ich. Nic mi nie zrobią. Ale to jest kontynuacja pościgu, jak dobrze rozumiem. O nie. Co tu jest? Nic. O stary. A u was? Tak, jest okej. Okay. To u mnie też okej. Trochę boli. Co tu się odpierdala? Dzisiaj to jest kurwa Ben Hill tutaj, nie? Zaprogramowane NPC-ty, no. Stary, no jakim cudem ten samochód stoi tu, nie? Odjedz pościgu. Kurwa, to ten sam! A masz przejebane, typie! Co za kurwa! Ostatni będzie. Zajmij se U19, nie? Stary, normalnie sobie jadę, nic nie robię. Jedziemy na sklep jeszcze jeden. Zdrabkę jedną otworzymy. Natychmiast. Cześć. Odjedź tym czeburkiem, odjedź. Odjeżdżam. Odjedź tym czeburkiem, odjedź. Odjeżdżam.
Odjedź tym czerwonym cibulkiem. No, jadę. Czerwonym? Zielonym. Łe, nie tu. O, dzięki. Mamy kod pomarańczowy, wiesz co to znaczy? Że mogą pitować. O kurwa! Poddaję się, poddaję się! Poddaję się, poddaję się! Poddaję się, poddaję się, poddaję się! Poddaję się, poddaję się, poddaję się! Ty, on nie zjechał. Ale jedzie, chuj. Co okradłeś? Car dealera. O kurwa. Ale chuj, ja z tego będę miał, bo fury nie zwołamy. To ja się na was rozjebałem. O, to fajnie. Z kim w ogóle mam do czynienia? John Travolta. El Coperto. Dorabiam akurat na Uberze. Jakiś pan w czerwonym płaszczu mnie w moim przybórku. A, to twój. No to mój. Dobra, wysyłam ci pies. Szkoda, że nie zatankowałeś. No, o kurwa, skit. No, Helka i trzy radiowozy. Kurwa, nas już tam nie ma, paliwo nam się kończy. Dobra, niech nas pchają. No, jesteśmy przy porcie, tam gdzie ludzi wywozimy. Poddaję się, weź się go, poddaję się. Ale przez chwilę na tym dachu już była szansa, nie? Tam był jeden radiowóz tylko. Ty, oni strzelają. Piękna zagrywka z mojej strony, piękna. Ogólnie przez ten rok to nic się nie zmieniło, tu ludzie tak samo są jacyś ten, zdekompresowani. Potrzebuję samochodu. Szybka kasetka, człowieku, zdrapka. Żyć i umierać. Życie jest wspaniałe, nie? Ja na starość tak chcę wyglądać. Przestępczość by była chyba większa wtedy na świecie niż w Gotham City. Wow! Mam plan. Jaki? Mhm. Pozbywam się konkurencji. On robił mój. Ten sam. Ty, ale ten szybko jedzie. Dobra, już ogarnąłem jak to robić. Człowieku, perfekcyjnie. Znowu kurwa ten sam bug. Och, tu będzie dolar. Pyk. Oby nie przekreślony. Nie jest przekreślony. $1650, no. Nie jest źle. A tu będzie nic. No. Daj spokój. Chyba się zaraz policjant musi wchodzić. Ty, przebiorę się na John Travolta. I z człowieka zostaje John Travolta i mnie nie poznają. To będzie misja. To będzie misja. Tak ją nazywamy. Stary, przebieram się na policjanta. W 100% i nie poznają mnie. Dobra. Git. No spodnie są git. Taser jest. Pałka jest. Dobra, tu mi nikt nie zajebie. Zajebiste są te spodnie, co wy gadacie? A no mam dwa tasery, o kurwa, i to tak w słabym miejscu. No dobra, do tego się przyjebią. Otwórz szafkę, pyk, pyk. Te dwa tasery podejrzane, podejrzane. Najlepszą rzeczą to zrobić drugą postać 1-1 Rambi. Nazwać go Rambi Dandesta Obserwiam w Sierowie Opis Maretti Gandę 2. I człowieku powkurwiać funkcjonariuszy i oni powiedzą, że cię zwalniają, a ty się okazuje, że to nie ja. Muszę znaleźć spot, gdzie jest dużo funkcjonariuszy.
Siema, jak się nazywasz? Siema, Rambry. Rambry? Tak. A was zostałeś? Nie no, póki co tylko sprawdzałem ten. A co, znowu kurwa nie ten strój? No ty w kadetach musisz się przebrać, nie? Nie, ja już jestem oficerem. Ale tym takim wstępnym, że mogę sobie solo patrole robić i tak dalej. Solo kadet, czyli nadal w mundurze kadeta. Kurwa, znowu nie to. Które to jest dokładnie? Ja biorę LSP Dug. LSP Dug. Po operacji klasycznej jesteś stary? Nie, dlaczego? Inną twarz masz coś, niż wczoraj. Trzeba być na służbie, żeby szafka działała? Trzeba być, no. Stare zamki mi nie działają. Otworzyć ci? No, mogę wejść na służbę, a nie mogę stary się przebrać, ani drzwi otworzyć. To weź się prześpi. Powinno być git. Dobra. Co? Ty jesteś Rambrian coś tak, tak? Tak. 506. No nie ma cię nawet. Nie ma cię nawet. No jak to kurwa? Co się zesrano chyba? 506 status 3. Poczekaj chwilę. Co, ja nie byłem na radiu, nie słyszałem. Dobra, zaraz będę. No dobra, idę dobra. Spać w drukarce. Spoko. Tu jesteś. Co? A ty mnie szukałeś? Nie. Idealne miejsce. 506, status pierwszy. 001, potrzebne wsparcie dwóch funkcjonariuszy na radii numer 3. Kieruję się. Chuja rozumiem. O kurwa. Jakiś rower wjechał z dwoma osobami do środka właśnie. W okolicy kręci się żółty czubórek. Masz naprawkę? Nie mam. Kurwa mać. Ale jazda. A ty jedziesz na kardilera teraz? No, a chcesz mnie podwieźć? No, witam. Od południa został zabezpieczony wjazd radiowozem, od północy, od zachodu również. Czy jesteś chętny podjąć się negocjacji? Fauna 3, jednostka IMS-u przybędzie pomóc rannym. Się podejdę do negocjacji. Kadet negocjuje, ale będzie jazda. Negocjator do SV, podejdę do komend postu, przekażę informację. Mam jednego napastnika na linii strzału. Oczekuję na zielone światło. Oczywiście neguję. Tam jakieś zamieszanie się znajduje na tyłach. Dwie osoby właśnie podbiegły. Uciekają na ten moment. Mam go, mam go. Podrobienie pracy funkcjonariusza. Neguję, jeżeli jeszcze raz powiedziałem się zgłosić. Ma teraz odwiedź, dobra, pójdź go. To strzelać czy nie? Trzy. To jest jeden. Tam jest. Grzesznie, dwóch grzesznie. Dwóch jest, dwóch. Właśnie męczył tutaj. Ale tam, z tyłu jest dwóch. Przy radiowozie. Ja nie mam swojego radiowozu jeszcze. Dobra, pojedziesz ze mną, bez lipy. Ilu nas jest? Człowieku, ustawiamy się w dobrym kącie i na 3-4. Krzyżowy? Myślę, że to... Co ty na to? Plan B. Na razie plan A. Jak krzyknę na radiu plan B, to od razu jakby atakujesz. Dokładnie tak. Dobra. Kuloodporne? Nie wiem. Testujemy? Jak tam na tej trójce zaczęliśmy? Ty właśnie, za nami, tam od tamtego wejścia jest dwóch gości, ale jeden ma broń, bo widziałem. No właśnie, widzę. I ja bym ich poszedł i pik, raz po raz. Dobra, poczekamy na ich w ogóle tam żądania jakichś rzeczy, bo na razie to kiepsko idzie strasznie. Strasznie przedłużają. Zobacz, mam idealne zdjęcia na przyszłość. Zachowuj takie dowody. Po tatuażach ich będziemy rozpoznawać. Pewnie, że tak. Ty, ukradli ten radiowóz. Z tyłu w kardilera ktoś odjechał tym radiowozem? 9? No. Powtórz ostatni komunikat. No powiedziałem. Ktoś z tyłu w kardilera odjechał radiowozem? Z tyłu kardilera nie. To najprawdopodobniej został stracony. Miejcie się na baczności. No nie wiem, no mówiłem, jedźcie sobie na razie i ja... Co jedźcie sobie, kurwa? Zakładnicy są, nie ma, jedźcie sobie. Do mojego kolegi. Zwróć się do Owena. Teraz do mnie. Hej ty, nie celuj do mnie! Oddajcie zakładników. Jeszcze raz? Oddajcie zakładników. Wejścia? No dobra, to zaraz oddamy. Zaraz będę u was na programie. Dobra. Pytaj, ale my będę, nie mamy całego dnia, no. Tak, ale zaraz będę! Dobrze. Zaraz to idzie. Wielka bakteria. O kurwa, zaraz wielka bakteria. Oho. Mam dobrą informację. No.
Do chyba 5 minut już radę, żeby było to ustalone. Co? Jaja sobie robisz. Nie, ale spokojnie, no spokojnie, miejmy nerwy na wodzy. Chyba jaja robisz. Miejmy... Co ty tutaj... Nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tak, 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 to na spokojnie, proszę pana, ale... Na spokojnie, oddajcie wszystkich zakładników, bo ja zrozstrzelam. To. Nie, no, spokojnie, na spokojnie. Nie, no zakładników. Nie, 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 bo jak policja wtedy nas rozstrzela, to wtedy snajperzy z dachu... Mamy shot fire na kwadraciaku. A terroryści zestrzelą policjantów. Dobra, to kitram w takim razie broń i po prostu oddajcie tak. Ich. No to szef musi już powiedzieć, czy możemy oddawać, czy nie. Mamy tutaj creepsów. Taki szef to... Nie wszystkich, nie wszystkich. Po prostu wydzielmy to na zasadę procentową. Kogo? Na jeden. Dobra, to... Zakładnika głowa rozbula. Zakładnika głowa rozbula. Dobra, mam dla was dobrą informację. No. Szybciej się to chyba skończy, niż tam się wydaje. Chyba to już będzie koniec. Wybiegli z tyłu kardilera. Mam ich, tył kardilera. Wszyscy wybiegli. Negocjacji w takim razie. Stój policja! Stój policja! Będę strzelać! Będę strzelać! Stój policja! Stój policja! Będę strzelać! Stój policja! Rozstrzelam cię! Odwróć się! To był przypadek. Ała! Poddaj się! Kolejny ruch. Tylko teraz do słowa właśnie jest lewa, prawa. Udaje się w stronę południową. Przeleźć. Dajcie cały czas spokojnie robić, dojść spokojnie. Do drwania za moment. Jest zakuty. 10-2. Rambri, nie napierdalaj go. Co, we mnie też jebnął. Wiem. Coś tego jednego zatrzymaliście? Kurwa, Rambri. Dla pewności! Mamy jednego napastnika. Proszę, swał. Wybieg drugi. Dobra, kurwa, bo to przesada. To tu się odpierdala? Schowaj się! Schowaj tą broń! Wybieg. Czemu się zwinęli? Co się dzieje? Neguję ostatnio, tam mają więcej tych zakładników. Nie, tezuj mnie. Trzech. A, jest za... Schowaj tą broń! Trzech, przepraszam, czterech, jednego rozbolała głowa. To trzy razy jedno jest tej zielonej biegał? Nie, nie trafiłem go. A, no to mi się do... trzy razy dotrafił. Ja go dosłał pod wodzą do końca. Ale postraszyłem ich, już nie wyjdą. No i git. Ogólnie wychodzą tędy, celowali do funkcjonariusza, ja bym tam dał wjazd ogólnie. Ogólnie to oni wybiegają i celują do funkcjonariuszy cały czas. Ludzie, no na co wy zezwalacie? No już jednego zatrzymaliśmy. Niech oni tam wracają na miejsce i tyle. Nie ma celowania, jak będą celowali to od razu kod czarny. Halo? 421 zespoł, ja tutaj mam niestety osobę poszukiwaną na zakładniku. Dobra. Tak, dobra. A na spokojnie, dobra, co w kontakcie? Wracam do pojazdu, opuszczam obiekt. Rambi również, tak, zajmij się zakładnikami. Jak się czujecie? Panie Montana, z Rambim to zajmijcie się. Super! Dobra, pod ścianę. Czarny przybudek kręcił się w okolicy. Najprawdopodobniej jest to pojazd pod przesiadkę, posłuchałem ich rozmowy. 406, co to jest za człowiek ubrany w kurtkę i czapkę, który stoi przy zakładnikach? Momencik. Kto to jest? Rambi, nasz funkcjonariusz. To ja. A, gdzie jest jego mundur? No, kurwa, gdzie jest twój mundur? W dupie, kurwa. Ślepy jesteś, że mam? To nie jest mundur. Gdzie masz mundur? Mam na sobie. To nie jest miejsce, czas, myślę, na takie rozważania. Okej, okay. Niech ci będzie. Zaproszę pana dowód, aby wpisać pana w bazę danych. William Brown. William Brown, tak? Mhm, tak. Dobrze. Proszę bardzo. Okej, okay. Dziękuję bardzo. I proszę jeszcze dowodzik. Okej. Dobra, w czym ja jadę? Ładuj się do Wiktorii wtedy, tam dostał. Tam? A, iść tam ten. Dobra. Puszczajmy. Czym jedziemy? Skakuj, Rambi tutaj. Czy już mogę iść? Siema. U1 gotowe? 47. Na całości pościgu mają brak kolczatek? 10-3, finalnie zostały wynegocjowane tylko wolny odjazd. Aha, co jest kurwa? Dobra. Co się ma rozwiązać? Jeden z nich kardilera właśnie zaczął.
Wjeżdżamy. To podchodzi pod zerwanie negocjacji. Dołączam. Tam, wyjdź stamtąd. Nie pchaj się w razie tam. Właśnie plują do ust, tak szczerze. Nie wpuszczę cię. Dobra, wychodzimy panowie na razie. Nie wchodź. Nie wchodź. Bohadu, jak nie wiesz. Tamten sobie poszedł, zaczął tam coś grzebać. Za radę? No, halo, proszę pana. Halo. Dobra, halo, ja przyjmuję superwajzora. Wszystkie jednostki ustawiamy się. Kurwa zabawy, halo. Ustawiamy się pozycję, wszystko mi zakolczatkować. Macie środek cały, odcinamy, dwie osoby do środka idą, odcinamy środek, nie wychodzą tam. Od razu tego napastnika pogoni. PS i stara SV-ka do środka idziecie i gonicie tego gościa. Nie pozwalacie, jeśli ktokolwiek wyjdzie poza teren garażu, jeśli się oddalą, od razu go bierzecie, kujecie, nikomu nie pozwalacie tutaj biegać. Jeśli będą biegali, przekażcie im to, jeśli będą biegali, to równoznaczne jest ze zerwaniem negocjacji. Blueperia.com z kodem WID, darmowa dostawa tylko dzisiaj, ją. Zachęcam sprawdzić to, ziom. Tylnia strona zajęta. To przekazuj, Figera by się na pewno przydało, nie? Na jeżeli... Tak, tak, weźmiemy. Ja wam powiem, co dalej zrobimy, tylko nie chcę jeszcze teraz tego mówić. Ej, ej. Daj mi te kolczatki, bo będziemy wyjeżdżać. Wracaj do środka! Będę strzelać! Ja jestem, będę strzelać! Jestem aha. Daj mi kolczatki i wszystko, bo... Proszę stąd odjechać! Za tą linię! Tak, ale... Proszę stąd odjechać! Proszę stąd odejść! Do innego funkcjonariusza, do pannego wracasz. Napastnik cały czas do mnie wybiega pod tylnie wyjście, o co chodzi? Gdzie dokładnie wybiega? Ty widzisz mnie tu? Czyli sobie wybieg, gdzie mamy złamanie negocjacji? Stary, dokładnie tu i chłop mi każe, żebym... Że ten... Ustawiamy się na zewnątrz. Negocjator do SV proponuje się wstrzymać. Oni byli tylko porozmawiać odnośnie blokady, gdzie kurwa 20 barierek leżało z strony południa. Co mnie to obchodzi? Były, dostali informacje, że mają nie wychodzić. Mają się kontaktować przez negocjatora. Negocjator pobiegł nam do niego. Cały czas ta jedna osoba, reszta cały czas siedzi w środku i nic nie kombinuje, nie wychodzi. Wszyscy broń w ręku. Przekaż, że jest koniec negocjacji, wjeżdżamy. Co z tego? Alfa spektała. Jedna osoba, niech wiesz od razu rany. Oh yeah, mamy was! Bobby Trapa, wybuchnie. Rozumiem, że mogę ściągać już również blokadę. Ściągaj, wszystko trzymamy, czekamy na medyków na razie. Dlatego to są EMS. Przenoszę. Dajmy do karetki. Dajmy do karetki. Nie, zabieram cię. I dawajcie funkcjonariusze. No dajmy do karetki, co ty robisz, człowiek? Spokój się. Pierwsza od wyjazdu idą funkcjonariusze, pierwsza tutaj, co jest przy kardilerze, zatrzymani. Wszystko w porządku? Żyjesz? Żyję, ale jakie to życie? To jest to Rambi. Zabezpieczony. Dobrze Rambi, świetnie zabezpieczony. Ze wszystkich bagażników to brałem. Z klasą. Mamy ich przestępców. Nie ma tu ten. Nie ma łatwo. Pastar jak tu pyk mogę. Tam Rambi z tyłu. Czysto. Ranni funkcjonariusze na górę. Oni mają być opatrzeni, potem bierzemy dopiero napastnik. Ty. Ten po krzakach! Po jednym, lub... Montaigne. Bo jeszcze jeden zostanie. Ręka ci zostaje. Wpadamy w te czeburki? Wszystko przeszukani, tym medycy pomagają. Wpadamy w te czeburki? No spokojnie, będziemy sprawdzali po kolei, ci co są. Dobra. Ja zostaję od wejścia, no... Cześć Rambi. Cześć. Co tam? Możesz odjechać. Muszę? No. Moja córka ma zrzączkę, czekam na nią aż widzę z operacyjnej. A, to Ander, bez problemu. Podejdź tu bliżej do nas, do obserwacyjnej. No. Podejdź bliżej, zaparkować żebyś się koło, a nie cały czas po chodniku jeździć. Tu ludzie chodzą. To ja stanę tutaj na wyjeździe, żeby szybko wyszła jak tego. Będziemy transportować ją do drugiego szpitala. Będziemy sobie ich po kolei wyprowadzali. To nie na wyjeździe. Ogarniamy tych po kolei no, chorych na chorzy na rzeżące to w ogóle neurobiologiczna sala. To od drugiej strony jest wyjazd. Dlatego tam przechowuję. No tak, no to gdzie tutaj z tej strony? Nawet tutaj nie wyjdzie. Czekam przy wejściu, a ten tam łapie. Aha! Lopez, wejdź do nas. Boli cię? Do sali. Autoryzacja kod czarny jakiś? Ostatni raz, odjedź. Panie Rami, nie przepraszam, ja nie przepraszam. Następnym razem będą dwie opony.
się nie rozstrzelać. Odjeżdżacie! Jak tam macie go? Ja mam odjechać? O! Bierz tego, co ci wychodzi, weź im już na dół. Weź go, od razu jak nie będziecie słuchał, bierz pod pachę i na dół z nim. On jedzie. Ostatnia szansa! Odjedź! Potrzebuję jednego funkcjonariusza, Lopez i... Tak. Nie wiem, jeszcze jeden funkcjonariusz... Odjedź, bo cię aresztuję! Proszę odjechać. Odjedź, bo cię aresztuję! Ja mogę podejść. Hunter, 3, podejść. 2, 1... No. Wszyscy? Tato, wszyscy. Wszystkich mamy? O, niech pan mi powie ręce do góry, bo cię skuje. Czy zabierzecie tego tutaj do Wiktorii, czy on tak będzie tu? Zakładam ci chowę, bo dusę cię. Tak krótko, chowaj to i ręce w górze, raz. Tak. Jak? Kurwa, to ma wybuch popłynie. Dobra. O, dobra. Jarają mnie dziady. Nie policjanci. Dobra. Schowałeś to czy nie? No, policjant mi pomógł. Jedziesz ze mną? No tak mi powiedzieli, że mam w bufalu. Okej. Jest bufalka gdzieś chyba. A jest bufalka, to dobra, git. Dobrze nam poszło. No jeden poleci sobie bufalkę, ja lecę w dwa, domyka Wiktoria. O, tu jeszcze jedna osoba? Tak, ciszej. Dobra, Łen, ja was w takim razie zostawię, bo i tak... tak to znam. A to nie taką! Aż zaraz tak lata na trzy. Tam już... Ja mam doprawiony. Tam... O! Oregano. Dobra. Sól, oregano, pieprz. A ty co, kurwa, jakieś wspomnienia masz? Dobra, ze cokolwiek. Co? Kiedyś też już gryzłeś cegłówki u nas na komendzie. Nieprawda. Pewno i nieprawda. Dobrze, co mi grozi? Ściągnij ten turban. A, bez lipy. No i oczywiście poproszę prawo jazdy i... A, dobra. Czekaj, bo ja chcę ci wyjaśnić, co to się stało. Co to? Znaczy, nie będę ci zdawał wyroku za coś, co nie robiłeś. A. Tak, z tym tabletem. Dobrze było, dobrze. Dobra, czekaj sekundę. Kurwa, mogłem seboczny jakiś uchylić tylko. Nie uchyliłem sebocznych. Kurde, ten ale karambit. Kurwa, muszę przelogować chyba jeszcze raz tu. Dobra, dam radę. Tak, on ma, on też ma, nie. Podejdzie pan po ścianę, podejdzie. Czekaj. Podejdzie pan po ścianę jeszcze raz. Bez usiłowania? Bez, bo... Smurfetko, podejdź tu do mnie, poszeptaj mi tak do łóżka. Poglądamy anime, umyjemy się, chodź! Jedno usiłowanie zabójstwa z notatki, jedna ucieczka przed LSPD z notatki i jeden napad na Carrera z dzisiaj i wychodzi to 195 miesięcy i 17 300. Mieliście... Za to, że Montana nas poddawał i ogólnie nas poddawali? Kim ty jesteś? Rączki. Kim ty jesteś? Rączki podnosisz. No Rambri. A, Rambri, dobra, kurwa. Ja pierdolę. Tak, słucham. To nie wygląda jak Rambri. Ja wyście nie znaka, wygląda, dobra, odznaka, rączki, odznaka, rączki, odznaka. Rączki podnosi. Odznaka. Spierdalaj. Poczekaj, babo. O tu, kurwa, 17 tysięcy mi wpierdalają, przecież to jest jebana przesada. Ręce podnosi. Weź. Ręce purker! Lewa, prawa. Dobra. I zapraszam na cel. A tak swojego? Jak najbardziej. Rambri jest jeden prawdziwy. Ty jesteś jakiś podszywaniec. Zapraszam na cele współpracuj, albo cię będę musiał. Kurwa. Macie tego purkera? I czemu on jeszcze nie ma zarzutów? Czemu go... Kurwa, trzymacie go tutaj 100 lat, on już powinien mieć zarzuty. Dobra, nie ruszasz się, ja cię przeszukam, numer oznaki 321. Leć coś, IMS, szybko otrzymać. Witam, przyjmuję tutaj. Nie zamieniamy się rolami, nie ma takiej ścianę, opcji. Nie ma takiej opcji. Wziąłem szybko, nie ma takiej opcji, to ty idziesz pod ścianę. Prawie pod ścianę. Nie ma opcji, nie, proszę nam pod ścianę. Nie, o, mam cię przypnąć i zapraszam. Ja ten strój znalazłem. A ci dam znalazłeś. Wszystko z szafki mam, ale... Z jakiej szafki?
Byłem na górze i taki funkcjonariusz do mnie podszedł dziwnie i powiedział: ej, chcesz pobaraszkować? Byłem... Który chciał z tobą pobaraszkować? Słucham. Właśnie nie wiem, ale taki... A! Gregory miał na imię. Pokazał mi mówić, o Gregory. On mi to dał. Tak? Gregory. Miał na imię Gregory. Gregory z brodą. Jak jest jakikolwiek na tym, to będziesz wiedzieć. Aha, czyli ci zmusił do tego. No ja tylko przechodziłem, z psem obok wychodziłem. Już jako, że i tak za dużo syfu się tu dzieje. On mnie zmusił do tego, co też wina Gregory. On powiedział, że nie dasz rady wejść i wynieść. Dobra, słuchaj mnie, burmistrz. Spadaj mi stąd, już nie rób mi dymów. Idź. Jasne. Pójdziesz tylko bez ubrań. I spadaj mi stąd. Butów nie oddałem. To już se możesz wziąć buty. I mi spadasz stąd. Nigdy cię nie chcę widzieć za to, co mi zrobiłeś. Do pierwszej celi weź kurkę. Zapraszam. I uciekaj mi stąd. No ale dzisiaj się świetnie bawię. Dzisiaj jest komediancka niedziela, nie?